zdjęcie. A, tylko zdjęcie. Tak. Mówiłem wypad. Co to jest? Kto to zrobił? To chyba nie jest nasza wina. Czyli pewności nie masz. Dobra, zapłacisz mi przecież... za to. Daj mi pieniądze na myjnię. Dawaj hajs! Dobrze, już. Nie bój się, kochanie. Okej, proszę. Jaja sobie robisz? Co to jest? Za to się nie da umyć resoraka. To wszystko, co mam, naprawdę. Dobra, nieważne. Niech ci będzie, a teraz spadaj. Chodź, kochanie. Hej, Peter, nie rozumiem. Czemu tak daleko parkujesz? To jakbyś zaparkował w innym mieście. A, panie Gibson, ja... bardzo pana przepraszam, to się nie powtórzy. Dobra, jedźmy do biura, późno jest. Tak jest. Hej, co to? Ja nie jestem pewien, bo... tu nic wcześniej nie było, więc... Czy ja tobie płacę za wymówki? Ja sam zapłacę za czyszczenie, dobrze? To się już nie powtórzy, obiecuję panu. Tak ma być, Peter. I tak ma być. Tak. To ty... Znowu ty! Co ty tu robisz do cholery? Mam rozmowę kwalifikacyjną. Rozmowę? O, Rebeka, czyli już przyszłaś. To jest Peter, mój kierowca. Usiądź proszę. Kierowca? Miło cię poznać, Peter. A. Cóż, naprawdę zaimponowało mi twoje CV. Dziękuję. Musisz być świetną administratorką. Administratorką? Tak, Peter. Będziecie razem pracować i mi pomagać. Czy ty masz jakieś wykształcenie w tym kierunku? Właściwie to... Peter, jesteś kierowcą, a nie specjalistą od HR-u. Rebeko, dzięki, że przyszłaś. Właściwie masz tę robotę w kieszeni. Zadzwonię. Dziękuję panu. Miłego dnia, Peter. Proszę pana... Hmm? Ona nie może tu pracować. Bo? Bo to jakaś łachmaniara. No więc wcielę się w rolę świetnego pracodawcy. Ale, panie Gibson, proszę, niech pan posłucha. Ona tu nie pasuje. Proszę, niech się zajmuje swoim dzieckiem albo czymś w tym stylu. Jej dzieckiem? Tak. Ale ona nie ma dzieci. Wtedy w ogóle nie brałbym jej pod uwagę. Pracownik z dzieciakiem to same problemy. Zaczekaj, proszę. Okej, stój, proszę. O co chodzi? Chciałem cię przeprosić za moje zachowanie z rana. Byłem trochę niemiły podczas rozmowy. Okej, przeprosiny przyjęte. Mogę już iść? Nie, 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 nie. Zaczekaj proszę. Zachowałem się naprawdę słabo i... Mało powiedziane. Chcę szepnąć jakieś dobre słowo o tobie, panu Gibsonowi. Czy ty sobie żartujesz? Nie. No i mogę ci pokazać auto pana Gibsona. Dziękuję, ale obejdę się. Pomyśl o swoim dziecku. Nie chciałoby zobaczyć zdjęcia jego mamy prowadzącej tę furę? A? To tylko fotka. Ach, cholera, telefon mi padł. Zrobimy twoim? Tak, pewnie. Jesteś gotowy? Mam świetny samochód i świetny nastrój. Jeszcze jedno. Okej. Dzięki. Tyle wystarczy. Poczekaj. Proszę. Co to jest? To jest adres takiego świetnego serwisu samochodowego z myjnią. Mało kto o nich wie, ale są najlepsi w mieście. Ty pomogłeś mi, a ja pomogę tobie. Wow. Dzięki. To ja dziękuję. I to świetny samochód. Naprawdę świetny. Miałam kiedyś taki... Kevin bardzo go lubił. A, i dzięki, że nie powiedziałeś, że mam syna samotnej matce, bardzo ciężko znaleźć pracę. To co z twoim autem?
Kevin bardzo ciężko zachorował, więc musiałam go sprzedać, żeby zapłacić za leczenie. Ale już jest okej, tak? Już prawie. Dzięki. Nadal potrzebujemy leczenia i rehabilitacji, ale mam pracę, więc już będzie dobrze. Tak. Wszystko będzie dobrze. Tak. O, pan Gibson prosi, żebym wróciła. Może twoje dobre słowo zadziałało? Nie. Lepiej jeszcze tam nie idź. Dlaczego? Kiedy wychodziłem, był w bardzo kiepskim nastroju. O, przestań. Przecież chyba nie chce mnie owszanić. Dopiero zaczęłam, co nie? No chodź. Dlaczego nie wspomniałaś o dzieciaku? Czy mógłbym coś powiedzieć? Zamknij się! Nie z tobą gadam! Bardzo przepraszam. Ja naprawdę mam syna, ale on jest chory. Dlatego potrzebuję tej pracy. Proszę dać mi szansę. Proszę. Jedną szansę. Szansę? Tak. Co pan powiedział? Tak, jak Peter przesłał mi to zdjęcie, od razu wiedziałem, że nie będziesz administratorką. Zostaniesz dyrektorką jednego z oddziałów. Ale co? Ale dlaczego? Chcę udowodnić, że zwykli ludzie jak ty mogą zajmować wysokie pozycje. Potrzebuję inteligentnej kobiety jak ty do zarządzania północnym oddziałem. No nie, północny? To najbardziej problematyczny oddział. Ogłoszę twój wybór na menedżera jutro na konferencji prasowej. Zadowolona? Ale to jest chyba błąd, naprawdę. Ja nie mam takiego doświadczenia i chyba zabierałabym czyjeś miejsce, więc jeśli zechciałby pan to jeszcze przemyśleć i może zamiast mnie... Tyle dokładnie zarabia u nas menedżer oddziału. Ale to jest bardzo dużo. Proszę, są twoje. Podpiszesz kilka papierów, a resztę czasu możesz spędzić z synem. Te pieniądze pomogą postawić go na nogi. Tak, to... Bardzo panu dziękuję. Nie wie pan, ile to dla mnie znaczy. Dziękuję wam obu. Do zobaczenia jutro. Oddział północny zbankrutował. Obwinią ją za to. Dokładnie. Taki jest właśnie plan. Plan? Tak. Oddział północny ma same długi, a ja nie chcę za to beknąć. Nie wiedziałem, kogo w to wrobić. Ale rozwiązałeś sprawę. A teraz to wyłącznie problem tamtej łachmaniary. To jest straszne. Nie może pan tego zrobić. Co? Ona w życiu nie miała tyle pieniędzy, ile jej właśnie dałem. Powinna podziękować. Jutro wszyscy dziennikarze napiszą, że Michael Gibson mianował samotną matkę z chorym dzieckiem menedżerem oddziału. To naprawdę jest coś. Moje notowania wystrzelą w górę. Proszę pana. Nie martw się, Peter. Nie zapomniałem o tobie. To ty wysłałeś mi te fotki. Więc dostaniesz awans. Oto i on. Chcesz być następny? Wybieraj. To koniec mojej przemowy, ale zanim zaproszę szefa naszej firmy, chciałbym ogłosić ważną informację. Informację, która zatrze granicę. Słuchaj, między biedą a... Komuś się poplątała kolejność prezentacji. Musisz szybko odpalić tę. Rebekę Mitchell na scenę. No, wszyscy bardzo na to czekamy. Bez względu na status, każdy, kto jest zdolny, zasługuje na szansę. Postanowiłem więc dać tej kobiecie niesamowity prezent. Teraz. A konkretnie?
zdjęcie szybko. Ale to jest jakaś pomyłka. Czy to pierwsza pańska akcja charytatywna? Czy pomaga pan tylko tej rodzinie, czy planuje pan pomagać wszystkim? Czy poświęci pan karierę dla dobroczynności? Już tylko jeden podpis dzieli tego chłopca od pełni zdrowia. Jestem z ciebie dumny, Michaelu. Pożałujesz tego, Peter. Uwierz mi. Bardzo dziękuję, panie Gibson. Naprawdę brakuje mi słów. Mnie też. Jestem tylko kierowcą. I zawsze największym przykładem był dla mnie szef. Pan Gibson. Kiedyś myślałem, że w życiu nie liczy się chyba nic poza zarabianiem pieniędzy. Ale to... właśnie pan Gibson pokazał mi, że tak nie jest. Najważniejsze w życiu człowieka to być dobrym. Dziękuję, panie Gibson. Ja również. To jest naprawdę inspirujące. Chciałbym się przyłączyć do tej szacownej inicjatywy i pomóc tej rodzinie. Michaelu Gibsonie. Nagrodę mianuję cię szefem północnego oddziału naszej wspaniałej firmy. Gratulacje. Tego pan chciał, prawda? Północny oddział ma nowego menedżera. Gratulacje. Może być niebezpieczna. Może to jakaś szpunka albo wariatka. Musimy wyciągnąć ją z auta. Uspokój się. Jak masz na imię? Daj butelkę wody. Witaj. Jak się nazywasz? Nie zbliżaj się. Może być niebezpieczna. Ratunku. Pomóżcie. Coś się jej stało. Może jest ranna. Może powinniśmy wezwać policję? Nie. Żadnej policji. Nie ma mowy. Daj spokój. To narkomanka. Wyrzućmy ją gdzieś. Że co? Nie możemy jej wyrzucić. Jasne, przecież że to możemy. Człowiek. Nie. Wiem. Zabierzmy ją do domu. O, nie. Nie weźmiemy jej do domu. Co? Nie ma mowy. Zostawmy ją gdzieś i już. Co? Przestań. Nie. Wyjmij torby. Zabieramy ją do domu. Pośpiesz się. Kiepski pomysł. Spokojnie. W porządku. Nie chcemy cię skrzywdzić. To nie jest dobry pomysł. Nic ci nie zrobimy. Spokojnie. No, dobrze. Chodź do mnie. No, chodź, w porządku. Spokojnie. Tak. Dobrze. Będzie dobrze. Spokojnie. Tędy. Usiądź tu. W porządku. Boże. Usiądź sobie, dobrze? Tutaj nic ci nie grozi. Dobrze? Proszę. Wypij to. To cię uspokoi. Okej? Wspaniale, tak. Dobrze. Świetnie. Powiesz nam teraz, co się stało? Dobrze. W porządku, spokojnie. Dobrze. Spróbujmy inaczej. Jeden raz na tak, dwa razy znaczą nie. Dobrze? Super. Dobrze. Więc byłaś w naszym bagażniku. Ukrywałaś się tam przed kimś konkretnym? Dobrze znasz tę osobę? Czy to jest twój mąż?
O Boże, coś ci zrobił? Rany. Uciekałaś od niego na parkingu? Czy on cię teraz szuka? Zgłaszałaś to na policję? Nie, uspokój się. Już dobrze, dobrze. Możemy pogadać? Co robisz? Zdajesz sobie sprawę, w co się pakujesz? O czym ty mówisz? O nią! Mnie też jest jej szkoda, ale co jeśli... jest niebezpieczna? Co? Niebezpieczna? Dziewczyna, która nawet nie może sklecić zdania, bo tak się boi? Ma być niebezpieczna? Z jednej strony tak, ale... sam nie wiem. Zastanów się. W ogóle jej nie znamy. To może być podstęp. Przecież nie wiemy, kto to jest. To motyw jak z horroru. Jest dziewczyna, ma problem i nagle coś się chrzani i wszyscy idą. Kochanie, uspokój się. To niedorzeczne. Dobra. Nawet jeśli to prawda. Tak. To co proponujesz? Sam nie wiem. Możemy ją odwieźć. Co? Nie. Na to się nie zgodzę. Nie ma mowy. Ta dziewczyna nie poradzi sobie w tym stanie. Przecież... Czekaj. Co ona robi? Nie mam pojęcia. Okej. Zostań tu. A ja z nią pogadam. Dobrze? Jak dziewczyna z dziewczyną, okej? Dobra, idę. Jezu. Skarbie? Skarbie! On już tutaj jest! Już dobrze! Proszę, uspokój się! On już tutaj jest! Kto taki? On już tutaj jest! A tylko ja! Tylko ja! On już nikogo tutaj tu jest! Nie ma. Co się dzieje? On już tutaj spokojnie. Jest! Ucisz ją! Apteki to są środki uspokajające! Tam, w górnej szafce! Nie ma jej! Sprawdź na szafce! Spokojnie, pośpiesz się! Już dobrze, nie jest to! Nie ma! Gdzie one są? Jak to ich tam nie ma? Nie ma! Już! Okej, pomóż mi wyjąć ją z wanny! Nie wierzę. Gdzie one są? On już tutaj jest. Nic nie rozumiem. Gdzie one są? Nie mam pojęcia. Dobra. Dzwonię po karetkę. Nie. Nie dzwoń po karetkę. Idź lepiej do apteki i kup jej jakieś prochy. Coś, co ją uspokoi. To jakaś wariatka. Okej, zaraz wracam. W końcu sobie poszła. Kompletnie ci odbiło. Co ty tu w ogóle robisz? Przyjechałam spotkać się z chłopakiem. Tęskniłeś? Z chłopakiem? To nawet nie jest mój dom. To jej dom. Co będzie, jak się dowie? Gdzie mój telefon? Dowie się o naszym romansie. Będziemy skończeni. Rozumiesz, co mówię? Gdzie ten telefon? Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Koniec wakacji, drogich restauracji i zakupów. Koniec, załapałaś? Po co weszłaś do bagażnika? Kotku, nie chciałeś powiedzieć, gdzie mieszkasz, więc gdy zobaczyłam cię na parkingu, postanowiłam sama to sprawdzić. Chodź do mnie. Jesteś nienormalna. Co to za historia o mężu brutalu? Improwizowałam. Improwizowałaś.
Zobacz, co tu mam. To wspaniale. Świetne przedstawienie, brawo. Widziałaś, gdzie mieszkam, ekstra, więc teraz o co ci chodzi? Czego teraz chcesz? Jaki masz plan? 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 Jasne. Mogę wyjść. Wspaniale. Pospiesz się. Wyjdź, zanim wrócimy, dobrze? To by było nudne. Nie, no weź. Totalnie nieciekawe. Bo widzisz, kotku, ty masz bogatą żonę i przytulne, miłe gniazdko i pozwolę ci to wszystko zatrzymać, jeśli dasz mi pewnego rodzaju rekompensatę. Chcesz kasy? Dokładnie. 20 000 wystarczy. Ale ja nie mam kasy. No wiem, ale twoja żona ma. Nie poproszę ją o kasę dla ciebie. Jesteś chora. Nie zrobię tego. No nie. Okej. Spójrz, kto wrócił. Twoja wspaniała Megan. Uwierz mi, kochany, to niska cena za to, że nadal będziesz kochającym mężulkiem. Stać mnie na więcej. Jak tam sytuacja? Kochanie, możemy pogadać? Tak, jasne. Myślę, że jednak trzeba pomóc, Jess. Jess? No, bo wiesz, tak ma na imię. Przed chwilą mi powiedziała. Trzeba jej pomóc uciec od męża. Uciec? Tak. Dobra, widzę, że udało ci się z nią pogadać. Tak, rozmawiałem z nią, gdy się na chwilę uspokoiła i... Naprawdę jest bardzo biedna, trzeba jej pomóc. Masz rację. Więc pomyślałem... Może powinna wyjechać z kraju na jakiś czas i powinniśmy dać jej trochę pieniędzy, zanim znajdzie pracę. No nie wiem, może tak z 20 000? Bardzo mi jej szkoda. Powinniśmy jej pomóc. Okej. Dobrze, tak, no... Ale jesteś pewien? Wydaje mi się, że ten jej mąż może być naprawdę niebezpieczny. Jesteś pewien, że pieniądze załatwią sprawę? Kochanie, mając pieniądze, wyjdziesz z każdej opresji. Dobrze, tak. Dobrze, dam jej te pieniądze. Zadam ci tylko jedno pytanie. Oczywiście, tak. Od kiedy sypiasz z tą kobietą, Joe? Co? Tak. No, co cię tak zamurowało, ha? A co ty na to, skarbie? Co? Nie, kochanie, to szaleństwo. Nie, kto ci nagadał tą bzdurę? Dobrze, że pytasz. Kto to jest? To jest mój mąż. Cześć, kochanie. Tak, pogadaliśmy sobie z Samem. Powiedział mi, że ty i Joe macie wiele wspólnego. Tak. Wyobrażacie sobie? Tak. Wyjeżdżacie w te same miejsca, jadacie w tych samych knajpach. Nawet na siłkę chodzicie w tym samym czasie. Na tę, która nie działa od pół roku. Więc słuchajcie, gołąbki. Mleko się rozlało. Na co się tak gapisz? Robiłem bardzo wiele, żeby cię uszczęśliwić. Może jednak za mało. Za mało? Tak mi się odpłacasz? Zdradzając mnie? I oskarżając o przemoc? Jesteście siebie warci. Kochanie, daj spokój. Kocham cię. Jesteś dla mnie wszystkim. Nie mógłbym żyć bez ciebie. To wariatka. No wiesz, sama przecież widziała. Co do... W porządku. Nie, daj spokój sam. O uczuciach nie powinno się dyskutować. Ale... Tak. Powinniśmy im pomóc. Pomóc? Tak. Tak. Co? Zdecydowanie. Wysiadać z auta. Co? Ale...
Jesteśmy w środku cholernego lasu. Wynocha! Już! Świry. Banda świrów. Jesteście chorzy. Meg, kochanie, co to ma znaczyć? Jesteśmy w środku jakiegoś lasu. To koniec podróży, kochanie. Tu masz swoje... 20 000. To ostatnie pieniądze, jakie ode mnie dostaniesz. Mój prawnik przygotuje dokumenty rozwodowe. Oczywiście sama też. Więc powodzenia w nowym życiu. Miłego miesiąca miodowego. No weź, przecież mnie tu nie zostawisz, prawda? Co ja teraz zrobię? Kochanie, mając pieniądze, wyjdziesz z każdej opresji. Twoja wina.